W akcie pierwszym przekazaliśmy widzom wszystkie informacje, których potrzebują, a przed bohaterami postawiliśmy kilka piętrzących się trudności do pokonania. I tu zaczyna się podróż w celu spełnienia marzeń. Przyjrzyjmy się dokładnie aktowi drugiemu według schematu podkręcania historii. W akcie drugim nasz bohater często napotyka serię piętrzących się komplikacji. Te wyzwania wymuszają podejmowanie trudnych decyzji, które mają swoje konsekwencje, prowadząc nas przez meandry i sekwencje zdarzeń w tak zwanej podróży. Wybory i działania podejmowane przez głównego bohatera w celu pokonania piętrzących się trudności i wyzwań są esencją aktu drugiego. Jak sprawić, żeby przygody w trakcie aktu drugiego były czymś więcej niż tylko sekwencją luźno powiązanych zdarzeń? Zapytajmy naszych twórców i moich przyjaciół, jak z powodzeniem budować elementy aktu drugiego. Czemu służy akt drugi? W akcie drugim z założenia dajesz swojemu bohaterowi niezły wycisk. I o to chodzi, bo jeśli będzie zbyt prosto, pozbawisz historię elementu konfliktu, a baśń bez dylematów jest zbyt cukierkowa. Nie ma odpowiedniej dynamiki. Dlatego właśnie rzucamy bohaterowi kłody pod nogi, żeby mógł się czegoś nauczyć. To jest także szansa, by stać się kimś lepszym, bo każda trudność hartuje charakter. W akcie drugim dzieje się najwięcej. Dokładnie, to tutaj bohater ulega przemianie, kształtuje się. Bardzo często w trakcie montażu okazuje się, że akt drugi jest zdecydowanie za długi. Nie chcemy przecież, żeby akt drugi ciągnął się w nieskończoność, szczególnie jeśli bohater sobie nie radzi i jego zmagania nie mają końca. W dużym skrócie trzeba pokazać taką serię wyzwań, które pokonuje bohater, aż stanie na rozstaju i będzie musiał podjąć naprawdę trudną decyzję, od której nie będzie odwrotu. Moim ulubionym przykładem jest W głowie się nie mieści, gdzie Radosna zdecydowanie zbytnio się rządzi, nie dając innym dojść do głosu w centrali i podejmuje większość decyzji. Dla niej smutek jest problematyczny, jest obciążeniem, które musi targać ze sobą, dosłownie. Aż spotykają Bing Bonga i bardzo potrzebują jego pomocy. Jednak Bing Bong jest w totalnej rozsypce. Siada zrozpaczony i płacze cukierkowymi łzami. I co robi Radosna? Trajkocze nad głową, żeby się ogarnął. To jej sposób na rozwiązywanie problemów, prawda? I się nakręca. A Smutna, ta ma inny patent, siada obok, mówiąc, to musiało boleć. I go pociesza. Płacz ustaje, dzięki czemu mogą wyruszyć dalej. I tu następuje przełom. Radosna zaczyna rozumieć, że Smutna jest bardzo potrzebna. W akcie drugim zazwyczaj też następuje moment beznadziei, gdzie zdaje się, że wszystko już stracone. Wszystko idzie źle, bohater sięga dna, wszystkie próby dojścia do celu spełzły na niczym. Lub też marzenia zostały zrealizowane, ale z jakiegoś powodu budzi to frustrację i rozczarowanie, bo w trakcie okazało się, czego tak naprawdę potrzebuje. Kiedy bohater sięga dna? To ten moment, kiedy zdaje się, że wszystko już stracone dla naszych bohaterów. Na końcu aktu drugiego coś naprawdę bardzo trudnego się zazwyczaj przytrafia bohaterowi, żeby mógł stawić czoła temu, z czym się nie chciał wcale mierzyć pod koniec aktu pierwszego. Temu służy akt drugi. A efekty przemiany będzie można oglądać w akcie trzecim i w pewnym sensie udowodnić widzom i sobie, że ta zmiana jest trwała. Pete Docter zrobił świetny odlot. To chyba mój ulubiony film. Właśnie ze względu na to, jak potraktowano ten krytyczny moment na końcu aktu drugiego. Przez cały film obserwujemy, jak Carl realizuje swój cel. Ogromne, nieracjonalne przedsięwzięcie. Muszę sprawić, aby nasz dom stanął nad wodospadem w Wenezueli, bo dawno temu przyrzekłem żonie, że tam zamieszkamy. Jednak kiedy udało mu się dopiąć swego i siedzi samotnie w tym właśnie domu i w miejscu, które obiecał Eli, zdaje sobie sprawę, że to żadna frajda na dłuższą metę. Oczywiście dotrzymał obietnicy, ale w trakcie aktu drugiego odkrył, że do szczęścia potrzebuje więzi z niesfornym Russellem. Podsumujmy. Akt drugi często zaczyna się tuż po punkcie zapalnym, po którym następuje seria trudności, z którymi nasz bohater musi się uporać, realizując swoją misję. W trakcie aktu drugiego, mniej więcej w połowie filmu, bohater często musi podjąć trudną decyzję, od której nie ma odwrotu. Czasem mówimy, że jest to punkt bez powrotu. W akcie drugim może być też moment, w którym wszystko idzie źle. I w zasadzie na tym kończy się akt drugi. W następnym ćwiczeniu będziesz mógł określić akt drugi i jego kluczowe elementy w ulubionych filmach. Będzie także okazja, by zacząć budować akt drugi w historii, którą zamierzasz opowiedzieć.